Dzień dobry Państwu. Ballady i romanse Władysława Broniewskiego. Wiersz jest znany, ale pozwolę sobie go jeszcze raz powtórzyć. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały. To miasteczko. Nie ma miasteczka. Nie ma żywego ducha. Po gruzach biega naga, ruda rywka, 13-letnie dziecko. Przejeżdżali gruby Niemcy w grubym tanku. Uciekaj, uciekaj, rywka. Mama pod gruzami, tata w majdanku. Roześmiała się, zakręciła się, znikła. I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa. Masz, rywka, bułkę, żebyś była zdrowa. Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami, ja zaniosę tacie i mamie. Przejeżdżał chłop, rzucił grosik, przejeżdżała baba, też dała coś. Przejeżdżało dużo, dużo luda, każdy się dziwił, że goła i ruda. I przejeżdżał bolejący pan Jezus, esesmani go wiedli męki, postawili ich oboje pod miedzą, potem wzięli karabiny do ręki. Słuchaj, Jezu, słuchaj, rywka, z Juden, za koronę cierniową, za te włosy rude, za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obojeście umrzeć powinni. I ozwało się Alleluja w Galilei i oboje anieleli po kolei. Potem salwa rozległa się głucha. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. Początek działania wydaje się oczywisty. Jeśli nie ten, który dzieje się w pracy wyobraźni, to przynajmniej ten materialny lub materializujący się, taki do dotknięcia, do zobaczenia, do udokumentowania. Najpierw jest rękopis, potem druk, a potem są czytelnicy lub słuchacze. W największym uproszczeniu chodzi o proces twórczy. Przynajmniej w czasie tych 5 wieków, kiedy istniał jeszcze druk przedcyfrowy. Tym razem było jednak inaczej, zupełnie inaczej. Najpierw był druk i to on spowodował rękopis, a wcześniej byli jeszcze czytelnicy, którym ten wiersz się należał. Broniewski był chyba jedynym poetą, którego wiersze potrafiły zachować się nie tylko w rękopisach, a nawet nie w rękopisach, ale w pamięci czytelników, bez druku, bez brudnopisu. Tak było na przykład z piosenką Bezrobotnego czy Do towarzysza więźnia. To jednak zupełnie inna opowieść. 12 października 1945 roku Komitet Pomocy Warszawy w Palestynie zapraszał dwujęzycznym czarno-białym plakatem na wieczór poezji Władysława Broniewskiego. W nawiasie zamieszczono jeszcze dodatkową informację, pożegnalny przed wyjazdem do Polski. Afisz nie został zaopatrzony w żadne ozdobniki i wyglądał dosyć surowo. Nie miał charakteru reklamowego, lecz informacyjny i mówił to, co miał do powiedzenia. Jedynym ornamentem były, co najwyżej, 3 poziome kreski, które na górze arkusza oddzielały nagłówek z nazwą organizatora od głównej treści, a na dole odkreślały informacje o cenie biletów. 50 lub 100 milsów. I cel zbiórki na rzecz pomocy Warszawie. Surowy, czarno-biały plakat rezygnował z efektowności. Jednak jest bardzo sugestywny. Cała treść podana została w podwójnym zapisie. Pod hebrajskim nagłówkiem znalazł się powtórzony tekst w języku polskim. Następnie pod kreską zamieszczono datę, godzinę i miejsce wydarzenia. Z lewej strony alfabetem łacińskim, z prawej hebrajskim. Potem znowu można przeczytać główną informację o wieczorze poetyckim i jego bohaterze. Najpierw po hebrajsku, a pod spodem po polsku. Potem znowu układ przechodzi w 2 równoległe kolumny, gdzie podwójnie wymieniono pozostałych uczestników spotkania. Na koniec pod potrójną kreską zamieszczono polski i hebrajski tekst z informacją o biletach. Wszystko na tym plakacie zrobiono w sposób pozwalający zachować największą czytelność bez żadnej przesadnej perswazji, a jednocześnie przy starannym zachowaniu retorycznej symetrii. Z plakatu nie wyczytamy, jaki repertuar został wówczas przedstawiony publiczności. Opublikowane w Biuletynie Wolnej Polski obszerne sprawozdanie mówi o kilkunastu wierszach,
Wśród nich miały być Komuna paryska, Pionieron, Ściana płaczu i Syn podbitego narodu. Sprawozdawca pisał. Szereg razy po recytacji podnosili się poeci palestyńscy, aby ten sam wiersz wygłosić w języku hebrajskim. Nawet ci, którzy języka hebrajskiego nie rozumieją, odczuli ten sam rewolucyjny rytm, jakim brzmi poezja Broniewskiego. I dalej. Wieczór przeciągnął się długo, gdyż publiczność z niesłabnącym entuzjazmem słuchała dawnych i nowych utworów Broniewskiego, który szczodrze obdarzał publiczność swoimi recytacjami. Serdeczny przyjaciel poety, Dawid Lazer, w swoich wspomnieniach zanotował kilka innych tytułów należących do stałego repertuaru spotkań poetyckich Broniewskiego w drugowojennej Palestynie. Dość dużo jeździł Władek, wspominał Lazer, jako gość osiedli kolektywnych, kibuców, zwłaszcza tych o obliczu lewicowym, gdzie miał wielu zwolenników z czasów przedwojennych jeszcze jako autor Ulicy Miłej czy popularnego w swoim czasie Księżyca ulicy Pawie, ballady więziennej o biednym krawcu żydowskim Icku Gutkindzie. Wielki i bardzo mądry badacz zagłady Jacek Leociak, autor biografii ulic warszawskiej dzielnicy żydowskiej, współautor monumentalnej monografii Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, podkreślał mocne osadzenie w realiach i topografii Muranowa obu wierszy. Z wielkim prawdopodobieństwem można zatem przypuszczać, że w repertuarze spotkania pożegnalnego przed wyjazdem do Polski znalazły się również owe dwa przedwojenne wiersze o żydowskiej Warszawie. Dwie dosyć ponure wizje miasta, lecz w twórczości Broniewskiego bardzo ważne. Skąd zainteresowanie jerozolimskiej czy kibucowej publiczności tymi akurat tekstami, nie trudno zgadnąć. O tym, jak były ważne te wiersze nie tylko dla Broniewskiego, świadczą listy pisane po powrocie do przyjaciół pozostałych w Jerozolimie. W jednym z nich, adresowanym do Pauliny Apenszlak, znajdziemy taką opowieść. Dawnego getta warszawskiego dosłownie nie ma. Jest tylko rumowisko zmiażdżonej cegły i trudno ulicę rozpoznać. A propos ulic i mojego wiersza, na ulicy Miłej był sztab powstania w getcie i ten dom najdłużej się utrzyma. Chyba pozostanę przesądny. Spośród wierszy, które przypuszczalnie były recytowane na pożegnalnym wieczorze poetyckim, jeden został wygłoszony na pewno. Tej pewności nie podpowiada żadna relacja, ani mniej lub bardziej prawdopodobna rekonstrukcja repertuaru. Tym razem świadectwem jest rękopis. Brulion ballad i romansów zachował tylko jeden wariant tekstu. Sporządzony został niebieskim ołówkiem na gładkim papierze. Cały tekst wiersza Broniewski skreślił dosyć lekką ręką. Zapis wydaje się pospieszny, lecz zarazem sprawia wrażenie bardzo stabilnego. Litery nie zostały zapisane starannie, jednak nie różnią się wielkością i złożyły się w równoległe wersy. W kilku miejscach tekst został skorygowany i poprawiony silniejszym naciskiem ołówka. Parę razy Broniewski mocniejszym pismem poprawił litery i nadpisał nowe słowo nad wcześniejszym i zmienił nieco wcześniejszą wersję tekstu. Zmiany te są jednak niewielkie i robione były na bieżąco, więc trudno je uznać za osobne warianty wiersza. Biorąc pod uwagę stabilne i jednorodne pismo, niewielką liczbę poprawek oraz sporządzenie wszystkiego tym samym niebieskim ołówkiem, można z największym prawdopodobieństwem założyć, że wiersz powstał stosunkowo szybko, w trakcie jednego posiedzenia, bez przerw wymuszających powrót do tekstu. Tytuł Ballady i romanse Broniewski zapisał tuż przy górnej krawędzi i odkreślił od głównego tekstu kreską. Obok, w prawym górnym rogu, znalazła się jeszcze data powstania wiersza. 8 października 1945 roku. A to znaczy, że zaledwie na 4 dni przed zaplanowanym pożegnalnym wieczorem poezji. Plakaty zapraszające na 12 października musiały być już wówczas wydrukowane i rozwieszone. Nawet dzisiaj przy druku cyfrowym trudno byłoby to zrobić szybciej. I właśnie dlatego można przyjąć, że zanotowany
jednym tchem i niemal bez poprawek wiersz Ballady i Romanse był ostatnim palestyńskim wierszem, który powstał specjalnie na zapowiedziany czarno-białym plakatem Wieczór Poezji, pożegnalny przed wyjazdem do Polski. Należałoby jeszcze przynajmniej z grubsza ustalić, jaka w tym przypadku jest zawartość słowa powrót do Warszawy. Broniewski wyszedł z Warszawy 8 września 1939 roku, niedługo przed okrążeniem miasta przez wojsko niemieckie. Wyruszył szukać swojego przydziału mobilizacyjnego. Był wszak weteranem i wielokrotnie odznaczonym orderami oficerem rezerwy najbardziej elitarnego 1. Pułku Piechoty Legionu. Pod koniec września przybył do Lwowa. W styczniu został aresztowany przez NKWD i osadzony. Najpierw w Zamarstynowie, potem w Łubiance, po czym trafił po procesie do Saratowa. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej i po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski został uwolniony i natychmiast zgłosił się do formowanej na terenie Związku Radzieckiego Polskiej Armii generała Władysława Andersa, z którą został ewakuowany w połowie 1942 roku do Iranu. Po ostrym konflikcie z kadrą oficerską, nie znamy przyczyn i nie znamy okoliczności tego konfliktu, jedną z wersji jest to, że protestował przeciwko antysemityzmowi, jaki pojawiał się wówczas w armii. Został przez generała Andersa oddelegowany do pracy w Polskim Centrum Informacyjnym w Jerozolimie, gdzie pozostawał już do końca wojny. Taki lakoniczny skrót oczywiście w niewielkim stopniu załatwia sprawę. Po 6 latach Broniewski doskonale wiedział, że wraca do zupełnie innego miasta, do zupełnie innego świata od tego, z którego wyruszył na swoją burzliwą wojenną tułaczkę. Ballady i Romanse nie są jednak wierszem na powitanie, lecz są wierszem, którym Broniewski żegna się z Jerozolimą. I nie tylko z Jerozolimą. Gdyby założyć, że plakat zwracał się do tych, którzy mogli rozumieć język napisanego specjalnie na wieczór pożegnalny wiersza, można by wówczas zapytać, chociaż to wysoce niestosowne pytanie, po co zamieszczono równolegle tłumaczenie treści ogłoszenia. I nie pomniejszy tej niestosowności nawet informacja, że wiersze czytane, recytowane na wieczorze były poddawane na bieżąco symultanicznemu przekładowi. Zapewne recytacji Broniewskiego słuchali przede wszystkim mieszkańcy Jerozolimy, którzy posługiwali się językiem polskim. Znajomość języka przywieźli ze sobą razem niedawno wraz ze znajomością spisanej w nim literatury. Część z tych słuchaczy znała Broniewskiego jeszcze sprzed wojny. Z niektórymi poeta korespondował również po powrocie do kraju. Jednakże nawet gdyby stało się tak, że na pożegnalnym wieczorze poezji pojawiłby się słuchacz, jak mieliśmy informację w artykule, języka hebrajskiego nierozumiejący lub języka polskiego nierozumiejący lub nieznający w ogóle żadnego z tych dwóch języków, to nie tylko mógłby, ale nawet musiałby usłyszeć wszystko, co było wówczas do usłyszenia. Usłyszałby dokładnie to samo, co w Jerozolimie słyszał, dokładnie to, o czym mówił i o czym dowiedział się poeta. Swoistym aneksem do pożegnalnych ballad i romansów, swoistym, ponieważ o ponad 2 lata wyprzedzającym wiersz, wydaje się list Władysława Broniewskiego do córki, która podczas wojny pozostała na terenie ZSRR. Jerozolimy religijnej nie lubię, pisał do córki Broniewski. Jakieś natrętne kramarstwo wszystkich wyznań, tępy i bezcelowy fanatyzm, grób Chrystusa całkiem nieciekawy. Jedynie Via Dolorosa ma trochę charakteru dzięki temu, że właśnie pozostała za ułkiem, gdzie przed tysiącami lat panuje brud, zgiełk, handel, coś jak u nas na ulicy Miłej. I to jest właśnie niezafałszowane tło tej tragedii sprzed 2000 lat, którą współczesność prześcignęła wielokrotnie. Ale najpiękniejsze jest położenie Jerozolimy. Trzeba ci wiedzieć, że Jerozolima jest na wysokości Zakopanego. Dokoła pagórki, bardzo malownicze, masa białych kamieni, zieleń. Pozostało w tym liście niewypowiedziane to, czego w nim nie sposób usłyszeć.
bez względu na to, w jakim języku byłoby wypowiedziany. List powstał 30 maja 1943 roku. W tym samym momencie Broniewski napisał wiersz poświęcony pamięci Szmula z Wielbojma, w którym pomimo szczelnej cenzury brytyjskiej, szczelnej wojskowej cenzury brytyjskiej, przemycił cytaty z apelu Szmula z Wielbojma, a także z tak zwanego raportu Karskiego. Żydom polskim to pierwszy tekst literacki publikowany w oficjalnej prasie, gdzie pojawiają się informacje o komorach gazowych Oświęcimia, gdzie pojawiają się informacje o transportach do Treblinki. Pożegnalny wiersz, ballady i romanse Broniewski rozpoczął od jednego z najlepiej rozpoznawalnych przez polskiego czytelnika cytatów. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Tylko niesłyszalny cudzysłów różni wiersz Broniewskiego od inicjalnych wersów romantyczności Adama Mickiewicza. Ballady, która w powszechnej, wkuwanej od lat na pamięć wiedzy, była traktowana jak utwór programowy całego polskiego romantyzmu. Jest to wiedza tak oczywista, że oszczędzę Państwu dowodów i świadectw w postaci cytatów literaturoznawczych autorytetów. Oto manifest i poetycka brama do nowego literackiego świata. Romantyczność to coś więcej niż zwykły wiersz, ponieważ, jak napisał kiedyś Czesław Zgorzelski, wysunięty na czoło cyklu stanowi próg, przez który wkracza się w zupełnie nowy świat. Razem z jego pierwszym wersem coś się kończy, a zarazem z tym samym wersem coś się zaczyna, od początku do końca i na odwrót. Z racjonalnego świata mickiewiczowska romantyczność przeprowadza czytelników do świata wyobraźni i metafizycznych prawd żywych. O tym wiedział Broniewski bardzo dobrze. Nie mógł tego nie wiedzieć, a na pewno kapitalnie to usłyszał. Retorycznie dobitna deklaracja romantyczności Mickiewicza wynika z doskonałej symetrii jej pierwszego wersu. Przywołuje więc Broniewski rozpoznawalną frazę z programowej ballady polskiego romantyzmu po to, aby przyciągnąć do niej ucho literackiej publiczności. Wszelako tylko na chwilę, ponieważ Broniewski kategorycznie w następnych wersach zatrzymuje słuchacza przed wkroczeniem do nowej tajemniczej krainy prawd żywych. Trzeci wers jerozolimskiego wiersza gwałtownie zawraca czytelnika podążającego na pamięć w kierunku metafizycznego świata. Zawraca go do świata racjonalnego. Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha. Po gruzach biega naga, ruda rywka, 13-letnie dziecko. Ta część strofy kłóci się z pamięcią każdego, kto rozpoznał mickiewiczowski cytat. Zamiast romantycznej prostoty i gawiedzi w miasteczku nie będzie nikogo, nawet zbłąkanego ducha kochanka. Zresztą nie istnieje również samo miasteczko, a dokładniej nie istnieje to, które było sceną zdarzeń romantyczności. Przemieszczająca się gawiedź nie zaludnia ruin, nie ma żywego ducha. Jałmużna w postaci bułki czy grosika, jak każda jałmużna, podkreśla wyobcowanie, wykluczenie i samotność Rywki. To one, a nie tajemniczy świat dziwów, czynią z 13-letniego dziecka upiora. Bohaterka wiersza Broniewskiego nie pochodzi z równoległego świata, lecz ze świata, który przestał istnieć. Nie pozwala obaczyć cudu ani prawd żywych, lecz jest skandalem rzeczywistości i wyobraźni. Tym razem inaczej niż u Mickiewicza prostota będzie się dziwiła, jednak nikt z przejeżdżającego ludu nie uwierzy, nie posłucha rozmowy Rywki z nieżyjącymi rodzicami. I nie ma większego znaczenia, czy będzie to ksiądz i policjant, jak zachowało się w rękopisie, czy też chłop i baba z każdej następnej wersji upublicznionej w druku. 13-letnie dziecko nie spełni się w roli romantycznego bohatera ani romantycznej bohaterki. Ruda Rywka pozostanie tym, kim jest. Samotną Żydówką. Nie dziwem romantycznym, lecz dziwnym zjawiskiem, przypadkową pozostałością po nieżyjących. W świecie, gdzie nie ma prawd, gdzie nie ma żywego ducha dla prawd żywych, też nie będzie miejsca. Tych nieromantycznych dziwów, czy też dziwności jest jeszcze więcej. Śmierć Jezusa nie jest niczym osobliwym, a to już paradoks. Rewolucyjny Broniewski uśmiercał Boga wielokrotnie. Kontestował, zapisywał małą literą, oskarżał. W kilku przypadkach adresowano z tego powodu w jego stronę poważne pretensje.
Jednakże gdybyśmy nawet przyjęli, że ów wojujący ateista dopiął swego, wówczas okazałoby się, że nawet bluźnierstwo zostało w tym miejscu wypreparowane z jakichkolwiek śladów, z jakichkolwiek resztek zgorsze. Zadeklarowany ateizm Broniewskiego stał się tu probierzem niewiary. Powód rozstrzelania Jezusa i Rywki nie zdziwił nikogo. Nawet tych biednych chrześcijan, którzy z oporem godzili się z żydostwem Jezusa. Wszelako uśmiercenie Jezusa przez SS-manów znalazło tu uzasadnienie, czy też wyjaśnienie w bezbożności zabójców. Po śmierci Rywki Jezusa, dosyć oczywistej, znikają nie tylko dziwy wszelakie, ale nawet zdziwienie. Powtórzony w ostatnim wersie cytat „Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha”, brzmi przerażająco racjonalnie. W ogóle nie dziwi. Brama do świata prawd żywych tym razem została szczelnie zamknięta. A jednak, cytując wiersz Mickiewicza, sięgnął Broniewski po frazę tak silnie zakorzenioną w pamięci, że niemal zatraciła dystynkcję. Frazę będącą do tego stopnia skonwencjonalizowaną, do tego stopnia zwokalizowaną, że niemal niezauważalną i niesłyszalną. Tak jak na początku wieku XIX, kiedy coś się kończyło i coś zaczynało, w czasie II wojny światowej stało się całkowicie na odwrót. To, co się zaczęło, teraz będzie się kończyć. Zmieniając marszrutę, Broniewski zachował ową retorycznie wyrazistą symetrię. Cytując romantyczność, sięgnął po jeden z najlepiej utrwalonych i zakorzenionych w polszczyźnie chiazmów. Figurę retoryczną, polegającą na symetrycznym odwróceniu porządku składniowego. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. Orzeczenie, podmiot, podmiot, orzeczenie. W pierwszym wersie tkwią dwa zdania, w pełni do siebie podobne i całkowicie od siebie odwrócone. Drugie zdanie zaczyna się tak, jak kończy się pierwsze. Niby inaczej, a jednak w podobny sposób, identyczny, niemal jak w zwierciadlanym odbiciu, gdzie po przekroczeniu gładkiej granicy lustra prawa strona staje się lewą, a lewa prawą. Nie ma tutaj żadnego przypadku. Nie ma potknięcia ani bezwolnej recytacji. Broniewski korzystał z tego chwytu retorycznego i składniowego chętniej niż inni poeci. Węgiel dobywa zagłębie, zagłębie dobywa śmierć. Wiek XIX gasł jak gaśnie gazowa latarnia. Filar pod niebo, łuki na filar. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. 8 października 1945 roku plakat był już wydrukowany i został rozwieszony. Nie ma tutaj tajemnicy. No, może mała, retoryczna, gramatyczna, gramatologiczna, typograficzna. Dwujęzyczny plakat mówił bowiem, w zasadzie nadal mówi, tak samo jak inicjalny wers ballady napisanej specjalnie na ogłaszany afiszem ostatni wieczór przed wyjazdem do Polski. Władysław Panas, literaturoznawca, który myślał wyjątkowo pięknie, napisał kiedyś coś takiego. Posłuchajcie państwo. Początek jawi się jako słowo rozwinięte w opowieść. Lektura Hagady na Pesach. Piękna opowieść o wyjściu Izraela z Egiptu, z domu niewoli. Czytana, opowiadana podczas uczty paschalnej zwanej sederem, czyli porządkiem. Jest kilka różnych przekładów i wydań dwujęzycznych Hagady. Tekst polski, drukowany pod hebrajskim, toczy się od prawej do lewej. Od końca książki, który jest tu początkiem, do początku, który objawia się jak koniec. Porządek lektury od końca początku do początku końca. Najpierw prawa kolumna, później lewa. Prawa, lewa. Inny ruch głowy, odmienna praca oczu. Lecz przecież w obrębie każdej kolumny, inaczej niż w hebrajskim, tekst polski złożony jest normalnie, od lewej do prawej. A więc czytamy. I taki jest ruch głowy, oczu, praca mięśni. Kolejne wersy, od lewej do prawej, a strony, czyli te większe całości, od prawej do lewej. Lewa, prawa i prawa, lewa. Lewa, prawa i prawa, lewa. Dwa typy ruchu w różnych kierunkach z niewidocznym punktem, który się przekracza, z punktem oporu, który trzeba w sobie przezwyciężyć. Niby ciekawostka edytorska, techniczna, lecz nie tylko. Chiazm, doświadczenie cielesne, ale i duchowe. Łacińskie pismo zmierza tam, skąd wychodzi hebrajskie. Hebrajskie idzie tam, skąd wyruszyło łacińskie. Nie trzeba znać hebrajskiego czy polskiego, żeby zrozumieć i usłyszeć to, co było do usłyszenia i zobaczyć to, czego już nie ma. Gwar jerozolimskiej Via Dolorosa
o której pisał w liście do córki Polipa, a pan Szlak-Broniewski był echem nieistniejącej już ulicy Miłej. W głosie żydowskich mieszkańców Jerozolimy słyszał Broniewski głos Żydów warszawskich. Poeta wiedział, dokąd wraca i dokąd nie ma powrotu. Nie jechał spotkać nikogo, lecz wracał do tego, czego nie ma i do tych, których nie ma. Może to nawet ciekawostka topograficzna, a może retoryczna, ale chyba nie tylko. Dziękuję Państwu bardzo.